Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń i dzisiejszą mozaikę newsów rozpocznę, jak to ostatnio bywało, od wielkiej polityki, a tak naprawdę od bardzo subiektywnego mojego spojrzenia na jakieś tam wydarzenie, które być może nie ma żadnego znaczenia, ale nie wiedzieć czemu przyciągnęło moją uwagę. Tym razem będzie to anons pana prezydenta Trumpa o tym, iż Amerykanie zabili jednego z przywódców ISIS, Państwa Islamskiego, Ibrahima al-Baghdadiego. No, pan Trump skomentował to wydarzenie następująco. Cytuję: zmarł jak pies, zmarł jak tchórz. Koniec cytatu. No, ja sobie pomyślałem, panie Trump, szczerze mówiąc, wydawało mi się, że ludzie inteligentni powinni zwracać uwagę na kulturowe konotacje słów, którymi się posługują, choć nie jestem pewien, czy ta fraza już będzie dla pana czytelna. Chodzi mi o to, że w naszym kręgu kulturowym, a pan się ponoć też jednak do niego jakoś przypisuje, pies jest synonimem wierności i odwagi, na pewno nie tchórzostwa. Koniec komentarza, jeśli chodzi o pana Trumpa. Natomiast nie o tym chciałem państwu opowiedzieć, tylko chciałem państwu opowiedzieć o tym, że kiedy przeczytałem o tym, iż Amerykanie rzekomo zabili al-Baghdadiego, to sobie pomyślałem, że już gdzieś to słyszałem przynajmniej raz. No i dogrzebałem się w internecie do artykułu, który dokumentuje 7 anonsów o tym, iż pan al-Baghdadi został zabity, czy to przez Amerykanów, czy to przez Rosjan, czy to przez Syryjczyków, czy to przez Irakijczyków, czy to przez Bóg wie jeszcze kogo, pod hasłem koalicja przeciwko Państwu Islamskiego. 7 takich anonsów już było. To trochę tak jak ze samą Bin Ladenem, który także był bodajże 7 razy zabijany. I kiedy go wreszcie zabito, że tak powiem, po raz ostatni, w cudzysłowie, no to jak Państwo wiecie, ciała nigdy nie pokazano, ciało zostało czym prędzej wrzucone do morza i tak samo się podobnież wydarzyło z ciałem Ibrahima al-Baghdadiego, czyli tak naprawdę mamy do czynienia z kolejnym, no można powiedzieć, spektaklem, który być może jest prawdziwy, być może nie jest prawdziwy. Jeśli ten jest prawdziwy, to pozostałych 6 nie było prawdziwych, więc w zasadzie to wszystko jedno, który nie jest prawdziwy. No i właściwie to... No, to jest to, co gdzieś tam mną wstrząsnęło, bo sobie pomyślałem, że od dłuższego czasu się spotykam w rozmowach z takim poglądem i jest mi on także bliski, że administratorzy tej planety w zasadzie z punktu widzenia takiego, nazwijmy to, zaściankowego, jaki ja reprezentuję, są wręcz bezczelni, bo pokazują nam czarno na białym, że jesteśmy kompletnymi idiotami, a może nie są bezczelni, może to jest właśnie wspaniała nauka z ich strony, że jesteśmy kompletnymi idiotami i nie widzimy tego, co oni nam chcą pokazać. No bo ten sam teatr z Osamą, ten sam teatr z al-Baghdadiem, nikt się nie przejmuje tym, że już to zostało kilkukrotnie wykorzystane jako pewien news medialny. Być może w tej chwili chodzi o kampanię wyborczą w Ameryce, być może o cokolwiek innego, ale no właśnie, chciałem się tylko zatrzymać na moment razem z Państwem, żeby zobaczyć, w jakich oparach absurdu żyjemy. Na takim dziwnym przykładzie jak rzekome 7 zabójstwo Ibrahima al-Baghdadiego. No teraz przejdziemy do zupełnie innej bajki. Chcę coś powiedzieć o kręgach zbożowych. Kręgi zbożowe, prawdopodobnie zjawisko większości z Państwa doskonale znane. Tajemnicze i piękne rysunki geometryczne, astronomiczne i nie tylko, które pojawiają się, no właśnie, jak gdyby wstemplowane w pola zbożowe, od wielu lat głównie na terenie Wielkiej Brytanii, choć nie tylko tam, bo są doniesienia także z kilku innych krajów. Mówi się, że historia kręgów zbożowych zaczęła się w 60-tych latach w Australii. Nie do końca jest to prawdą, dlatego że znane są ryciny średniowieczne, które ukazują kręgi zbożowe. W związku z powyższym to jest praktyka, która się ciągnie co najmniej kilkaset lat. Jestem też świadom oczywiście dyskusji, która się toczy od dłuższego czasu na temat tego, czy kręgi zbożowe są tworem ludzkim, czy też nie są tworem ludzkim. Ten temat w moim poczuciu jest już od dawna przesądzony. Po pierwsze dlatego, że jak być może Państwo wiecie, fenomen kręgów zbożowych polega na tym, że te poszczególne źdźbła zbóż, które są właśnie wtłoczone jako element tego kręgu zbożowego, one nie są połamane. One są zagięte i w zasadzie nikt z nas tego nie potrafi w tej chwili odtworzyć. A po drugie, przez wiele lat była do wzięcia nagroda, nie jakiejś kosmicznej wysokości, bo to było 100 tysięcy dolarów, jeśli dobrze pamiętam. Nagroda dla zespołu, który odtworzy krąg zbożowy w analogicznych warunkach, to znaczy mając do dyspozycji nocne godziny w ciągu jednej doby, nie pozostawiając żadnych śladów swojej bytności na tym terenie oraz oczywiście
Tak, układając te źdźbła, jak one są ułożone. Nikt nawet nie próbował podejść do tego tematu i trudno sobie wyobrazić, byśmy byli w stanie coś takiego w takich warunkach wykonać. Natomiast, moi Państwo, o kręgach zbożowych, dlatego że pojawił się w moim poczuciu bardzo ciekawy krąg, który jest pod wieloma względami absolutnie unikalny i chyba przedtem nie mieliśmy takiego udokumentowanego, ale zacznę od kręgu, który pojawił się w lipcu tego roku w Hampshire w Wielkiej Brytanii i wyglądał on tak. No, można powiedzieć krąg zbożowy jak krąg, czyli absolutnie piękny. No i można tak naprawdę medytację odbywać, zgłębiając jego symbolikę. Ale to, o czym chcę Państwu powiedzieć, to jest to, co wydarzyło się w październiku tego roku, czyli tak naprawdę to tydzień, dwa tygodnie temu. W tym dokładnie samym miejscu powstał taki krąg. Ten krąg, jak Państwo się przyjrzycie, jest negatywem tego 1 z lipca i to samo w sobie jeszcze nie byłoby zaskoczeniem, gdyby nie to, że jak Państwo widzicie, mamy koniec października, jest jesień, zboże na tym polu jest dawno zebrane. No właśnie, i tutaj nagle zazielenił się negatyw tego kręgu, który widzieliśmy w lipcu tego roku. No i to jest pewien fenomen, bo chyba nie mieliśmy takiego negatywowego odbicia kręgu zbożowego. Jeżeli kogoś z Państwa temat kręgów zbożowych intryguje, to na pewno warto tego typu fenomen zauważyć, bo chyba mamy z nim do czynienia po raz pierwszy. Linki do filmów z tymi kręgami znajdziecie Państwo oczywiście pod moim wideo. No, kręgi w zbożu to nie jest chyba działka, którą zajmuje się tak bezpośrednio panujący na Matrix. Skoro mowa o obcych, to taki klip, który znalazłem w związku z tak zwanym tureckim UFO. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie takie zjawisko. Pomiędzy rokiem 2007 i 2009 bodajże w Turcji przeprowadzono obserwacje, no uchodzi się, mówi się o tym obserwacje UFO i to mówi się o tym jest o tyle uprawnione nawet w momencie, w którym mówię do sceptyków, że w zasadzie te ujęcia z tych dwóch lat, a szczególnie jedno z tych ujęć z roku 2008 jest uznawane po dzień dzisiejszy za najlepiej udokumentowane zdjęcie UFO, jakie kiedykolwiek się pojawiło w sieci i nigdy też nie zostało oficjalnie zdeprecjonowane jako fake. I w zasadzie uznaje się w tej chwili, można powiedzieć używając modnego słowa, jest pewien konsensus w tej sprawie, że to rzeczywiście są nagrania UFO, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Natomiast to nagranie z 2008 roku miało to do siebie, że ponieważ to był zoom z ogromnej odległości, ono było bardzo niestabilne, po prostu przy dużym zoomie, przy dużych odległościach obraz podskakuje, drży i drgoce. W związku z powyższym było spore widać, ale nie tyle, ile można zobaczyć w tej chwili, ponieważ ktoś podjął taki wysiłek, żeby dokonać stabilizacji obrazu i maksymalnego podwyższenia jakości tego zdjęcia i wyczytania, co tak naprawdę jest w tym miejscu, które wydawało nam się być kabiną tego pojazdu. No i rzeczywiście efekt tej stabilizacji i tej obróbki jest następujący. Tutaj sobie Państwo to możecie sami to ocenić. Oczywiście na pewno się poniosą głosy, że to fake i ściema. No, być może fake i ściema. Nikogo nie chcę przekonywać. W zasadzie to jest wiadomość dla tych, którzy dopuszczają taką możliwość, że jednak nie jest to fake i ściema. No, wracając z kosmosu na Ziemię, bynajmniej jeszcze na Ziemię nie powrócę. Otóż zatrzymam się w przestrzeni między Księżycem i Ziemią. Chiny ogłosiły, że do roku 2050 zamierzają zrealizować projekt pod tytułem Strefa ekonomiczna między Ziemią i Księżycem. No, proszę bardzo, był już taki pomysł jakiś czas temu. Jakiś genialny amerykański deweloper sprzedawał działki na Księżycu. Hipotetyczne oczywiście, które mają się być w jego, tego dewelopera posiadaniu już wkrótce. No a teraz Chińczycy i to poważna, znaczy prywatna agencja, ale będąca podstawowym kontraktorem rządowym, więc można powiedzieć poważna agencja, która zajmuje się właśnie technologiami kosmicznymi, ogłosiła, iż do roku 2030 zamierza dysponować technologią, którą określiła jako technologią podstawową dla tego projektu i nie wiadomo co to znaczy. Do roku 2040 będzie dysponowała technologią komunikacji między niebem i ziemią, niebem i ziemią, tak, czyli między Księżycem i Ziemią, która pozwoli już na swobodną komunikację pomiędzy tymi dwoma obiektami i w domyśle oczywiście eksplorację Księżyca i eksploatację jego skarbów naturalnych, a do roku 2050 cały projekt ma być sfinalizowany. No więc Chińczycy zamierzają położyć łapę
komercyjną, oczywiście ekonomiczną na przestrzeni nad naszymi głowami. Jak w tym wszystkim ten Elon Musk z tymi swoimi 42 tysiącami satelitów, trudno wyczuć, ale można przewidzieć, że tło, które się zrobi na naszym niebie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, może przerosnąć wszelkie nasze wyobrażenia. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział czegoś o zwierzętach, a właściwie o firmie Macy, amerykańska marka odzieżowa znana i też sieć, ogromna sieć sklepów z odzieżą, ogłosiła, że od roku 2021 wycofuje się ze sprzedaży wszelkich produktów z naturalnych futer. No, nie będę tego komentował. Kogo to ucieszy, tego to ucieszy. Kogo to zmartwi, tego to zmartwi. Mnie to naprawdę szczerze cieszy. No, taki klip można powiedzieć, no, ku przestrodze. Jedni powiedzą, że ku chwale, inni powiedzą, że ku przestrodze. Otóż, no, pokazano wyniki, no, szczytywania przez sztuczną inteligencję zapisu naszego EEG pod kątem możliwości odkodowania, na co w tym momencie właśnie patrzymy. No i można powiedzieć, że biorąc pod uwagę, że to jest wczesne stadium badań i biorąc pod uwagę, że to jest to, co nam w ogóle pokazano, no to można się poważnie, no jedni powiedzą, że ucieszyć, inni powiedzą, że zaniepokoić, dlatego że no dokładnie tak to było, że delikwent oglądał jakieś obrazy, one były przez 10 sekund wyświetlane, był podłączony do EEG i do tego EEG była podłączona sztuczna inteligencja i ta sztuczna inteligencja odtwarzała, no, wedle swoich kryteriów ten obraz, na który delikwent patrzył. No i jak Państwo widzicie, momentami podobieństwo jest szokujące, podobieństwo pomiędzy obrazem źródłowym i tym, co sztuczna inteligencja jest w stanie odtworzyć, więc jest kwestią nawet, myślę, miesięcy, a nie lat, kiedy sztuczna inteligencja będzie miała możliwość bardzo precyzyjnego szczytania, jak gdyby, no, na co w danym momencie patrzymy. Jak Państwo wiecie, są też próby odkodowania naszych myśli i też są w tym, można powiedzieć, no, obiecujące sukcesy już dokonane. No, warto mieć tę świadomość, warto mieć tę świadomość, że w którymś momencie być może niektórzy z nas sobie będą musieli postawić pytanie, czy jest jakiekolwiek miejsce, cokolwiek by nie miało to znaczyć, w którym będę w stanie się schować i być sam ze sobą. No i dla Państwa, którzy sobie radzą z angielskim językiem i gdzieś tam intryguje Państwa temat tak zwanych zakazanych technologii, to zupełnie przypadkowo, ale trafiłem na linka do książki znanej, można powiedzieć, w sieci, znaczy o której wiele napisano pod tytułem Zakazane technologie. Ona jest do czytania w internecie. No to jest ciekawe kompendium pozbierane przez autora, który dotyczy zakazanych wynalazków w dziedzinie medycyny i alternatywnego leczenia, w dziedzinie nauki szeroko rozumianej, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii. Jeśli chodzi oczywiście o wynalazki związane z energią, tanią energią, wolną energią, silnikami na wodę i tym podobnymi wynalazkami. No i oczywiście temat UFO i kontaktów z obcymi cywilizacjami. I znowu, wierzyć, nie wierzyć, ale wierzę głęboko, ja wierzę głęboko, że wśród Państwa jest pewne grono ludzi, których ten temat może zainteresować. Link do tego PDF-a znajdziecie Państwo pod niniejszym wideo. No i na koniec takie dwa anonse, bardziej lokalne i bardziej prywatne. Pierwszy się tyczy horyzontu zdarzeń. Mam taki plan, żeby wyemitować jeszcze trzy odcinki, pewnie dwa w listopadzie, jeden w grudniu i na tym zakończyć serię Horyzont Zdarzeń w takiej formule, w jakiej on się toczył przez te lata, kiedy się toczył. Te trzy ostatnie odcinki będą emitowane jak zawsze na kanale Nawigatorów jutra. Natomiast od stycznia mam taką wiarę i nadzieję, że rozpocznę nowy cykl, który będzie już emitowany na moim kanale YouTube Efekt Sednej Małpy. Także jeżeli Państwo macie ochotę nadal utrzymać ze mną kontakt i znajomość, to serdecznie zapraszam, przenieście się na Efekt Sednej Małpy, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście. Zaś drugi anons to już jest kompletnie prywatny anons, ale pomyślałem sobie, zapytam, przecież to nic haniebnego. Otóż tak mi się ostatnio w życiu ułożyło, że zdecydowanie zacząłem w tej chwili szukać dla siebie jakiegoś nowego zajęcia zarobkowego. Szukam pracy i tak sobie pomyślałem, że gdyby ktoś z Państwa miał jakiś pomysł, albo sugestie, albo inspiracje w tej sprawie i miałby ochotę się w tej kwestii do mnie odezwać, to serdecznie zapraszam. Adres mailowy, przez który możecie się Państwo ze mną skontaktować, znajdziecie także pod niniejszym wideo. No i to wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia następnym razem.